15 sierpnia 1920 roku rozegrała się Bitwa Warszawska, jedna z najważniejszych potyczek w historii Polski i Europy. Co na ten temat wiedzą Polacy? Dzisiaj w sądzie o tym się przekonamy. Serdecznie Państwa zapraszam. Czy jeżeli chodzi o postać generała Tadeusza Rozwadowskiego, uważa Pan, że ta postać jest dzisiaj dobrze znana, jest kojarzona z Bitwą Warszawską? No moim zdaniem za mało jest go ogólnie w popkulturze, ale także na ulicach miast nie ma ani pomników, ani nie widziałem w sumie nawet w samą rocznicę Bitwy Warszawskiej za dużo, nie wiem, plakatów, czy na rocznicę odzyskania podległości, czy w internecie, czy właśnie nawet na ulicach jakichś takich przypominających go, czy plakatów, czy billboardów, więc no, wydaje mi się, że nie jest rozpromowany. A całą operację przeprowadził generał Wołk Rozwadowski, o którym później zapomniano, a w 1926 roku po przewrocie majowym Piłsudski generała Wołk Rozwadowskiego wsadził do więzienia przecież, a później zmarł. Podobno został otruty. Jeżeli chodzi o postać generała Tadeusza Rozwadowskiego, dlaczego dzisiaj ta postać no, nie jest szeroko znana, szczególnie wśród młodzieży? Nie wiem dlaczego, ale ja czytałem trochę na ten temat. Generał Wołk Rozwadowski był wtedy szefem sztabu generalnego i on zorganizował tą całą akcję, czyli ten cud nad Wisłą. Jeżeli chodzi o postaci historyczne, o dowódców podczas tej bitwy. Ale wygląda się, że w ogóle nie orientuje. Przykro mi. No to tutaj tylko nadmienię, to będzie można również doczytać, że chodziło mi o postać generała Tadeusza Rozwadowskiego. Słyszał pan taką postać, o takiej postaci? Chyba jeszcze nie miałem okazji, ale myślę, że dotrzemy na historii jeszcze. Tak. A postać taka, chłopaki, jak Tadeusz Rozwadowski, generał Tadeusz Rozwadowski, słyszeliście? Słyszałem, tak. Ale nie, jakoś nie znam go tak za bardzo, ale słyszałem o nim. Gdzie mógł walczyć? W jakich bitwach mógł brać udział? W polskich raczej. A w jakich konkretnie? Konkretnie? Mówimy dzisiaj o tej bitwie. Dzisiaj mówimy o tej bitwie? No tej bitwie warszawskiej, tak? No dokładnie, Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą. Generał Tadeusz Rozwadowski. Trudniejsze teraz będzie. O nie, no to już ja od razu w jakiej bitwie Tadeusz Rozwadowski mógł brać udział? Warszawskiej na pewno. Trzecia poprawna odpowiedź, super. Który miał konflikt z Piłsudskim później. No bo nie wiadomo komu przypisać to zwycięstwo. Nie. A komu panowie przypisują? Komu? Żołnierzom ludności, która walczyła też. No i oczywiście ja uważam, że tej technice, która pozwoliła złamać szyfry. Pani wie, kim był generał Tadeusz Rozwadowski? Tak, generał, architekt zwycięstwa, kojarzy się przede wszystkim z Bitwą Warszawską, rzecz jasna. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.